druga zasada dynamiki Newtona dla układu wielu punktów materialnych będzie tematem tego wykładu. Wcześniej, w poprzednich odcinkach, omawialiśmy pojedynczy punkt materialny i dla tego punktu materialnego sformułowaliśmy drugą zasadę dynamiki Newtona, która mówi, że w układzie inercjalnym przyspieszenie cząstki jest proporcjonalne do siły działającej na tę cząstkę, a odwrotnie proporcjonalne do jej masy. Jednakowoż jak rozważaliśmy punkt materialny, to zakładaliśmy, że jego rozmiary są do pominięcia. Co nie przeszkadza, że obiekt o skończonych rozmiarach traktowaliśmy również jak punkt materialny w wielu zagadnieniach. W rzeczywistości zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy obiekt składa się z wielu punktów materialnych i jak wtedy zastosować drugą zasadę dynamiki Newtona dla takiego układu, jaką ona ma postać, to będzie właśnie tematem tego wykładu. A więc jeśli zdefiniujemy jakąkolwiek wielkość fizyczną dla pojedynczego punktu materialnego, to wtedy, kiedy będziemy mieć do czynienia z układem wielu punktów materialnych, będziemy musieli posumować te wielkości fizyczne należące do wszystkich tych punktów, które należą do układu. W zależności od tego, czy to będzie układ dyskretny, czy to będzie układ ciągły, tak jak ciało stałe, to będziemy albo sumować, albo całkować po tych wszystkich wielkościach, które będą wchodziły w skład tego układu. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy układ kilku punktów materialnych. Każda z tych cząstek, która wchodzi w ten układ punktów materialnych, posiada pewną masę, niekoniecznie taką samą jak pozostałe, i posiada pewną prędkość i w związku z tym posiada również pęd. Jak wtedy wyglądają wielkości, które opisują cały układ? Jeśli chodzi o masę układu, musimy poddawać masę pochodzącą od wszystkich cząstek, czyli masa całego układu to jest suma po i, gdzie i jest liczbą cząstek, od m1 do mn, ile tych cząstek by nie było. Tutaj mamy akurat trzy cząstki, czyli to będzie m1 plus m2 plus m3 po prostu. Z kolei jak będziemy chcieli znaleźć całkowity pęd takiego układu, to będziemy musieli niestety postarać się i dodawać pędy pochodzące od wszystkich cząstek. No ale ponieważ pęd to jest wielkość wektorowa, więc my będziemy musieli pododawać te wektory pochodzące od wszystkich cząstek. I analogicznie jak w przypadku masy, to będzie suma, ale suma wektorowa tych pędów, które wchodzą w skład układu. I analogicznie rzecz się ma z innymi wielkościami, na przykład z energią kinetyczną, ponieważ tutaj założyliśmy sobie, że każda z cząstek posiada pewien pęd, to w związku z tym posiada pewną prędkość i w związku z tym wiemy, że energia kinetyczna pojedynczej cząstki to jest masa razy prędkość do kwadratu przez 2, więc jeśli każda z tych cząstek posiada różny od zera pęd, to posiada różną od zera prędkość i w związku z tym posiada różną od zera energię kinetyczną. A więc całkowita energia kinetyczna dla układu wielu cząstek będzie równa sumie energii kinetycznych od wszystkich cząstek. To jest proste. Teraz dla układu właśnie złożonego z wielu cząstek wprowadza się taki wektor, który nazywa się wektor położenia środka masy, czyli wprowadza się takie pojęcie takiego punktu wyróżnionego, który będzie służył do tego, żeby właśnie drugą zasadę dynamiki Newtona zapisać w prosty sposób. I jak będziemy analizować zjawiska dotyczące układu punktów materialnych, które znajdują się w stałej odległości od siebie, to zamiast mówić o tym, jak zachowują się wszystkie punkty z osobna, będziemy mówić o tym, jak zachowuje się układ jako całość i będziemy ten układ traktować tak, jakby cała masa układu była skupiona właśnie w tym wyróżnionym punkcie, przynajmniej jeśli chodzi o ruch translacyjny. A więc jak definiuje się ten wyróżniony punkt, a raczej jak definiuje się wektor położenia środka masy, czyli taki wektor, który będzie się zaczynał w początku układów współrzędnych, a będzie się kończył w miejscu, w którym znajduje się właśnie ten wyróżniony punkt. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy pewien układ współrzędnych x, y i z i mamy pewien obiekt, który składa się z wielu punktów materialnych. Tutaj został zaznaczony element masy, który wchodzi w skład tego układu punktów materialnych. Każdy element masy, czy to ten, który jest w tym miejscu, czy w jakimś innym miejscu, będzie miał swój wektor położenia w tym inercjalnym układzie odniesienia, który sobie wybraliśmy arbitralnie.
I teraz wektor położenia środka masy to będzie taki wektor, który będzie się zaczynał w tym wybranym naszym układzie odniesienia, w początku układu współrzędnych, a będzie się kończył w takim miejscu, w którym będzie spełniona taka relacja. Ten wektor położenia środka masy to jest wektor, który jest zdefiniowany jako odwrotność masy całego układu, czyli m duże to będzie suma mas cząstek wchodzących w skład układu, jeżeli to jest układ dyskretny, albo masa, jeżeli to jest na przykład kula, to jej masa. I teraz, jeśli układ dyskretny, to będzie suma iloczynów mas poszczególnych cząstek razy wektor położenia każdej z cząstek. Czyli jeśli by to był układ złożony z dwóch punktów, to mielibyśmy w tym równaniu, jeśli to byłby jakiś układ złożony z punktu położonego tutaj i gdzieś niżej, to wektor położenia dla tych dwóch punktów różniłby się. To byłby wektor położenia dla cząstki pierwszej, to tutaj znalazłby się wektor położenia, koniec wektora położenia dla cząstki drugiej i wówczas wektor położenia środka masy to byłaby po prostu suma m1 razy r1 plus m2 r2 dzielone przez m1 plus m2. Jak to jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z obiektem, w którym masa ma rozkład ciągły, a nie rozkład dyskretny? Wtedy oczywiście musimy zamiast sumowania wprowadzić całkowanie po elementarnych masach. I wtedy wektor położenia środka masy, to jest odwrotność masy i sumę zastępujemy całkowaniem, nie po elementarnych masach, tylko mi, tylko całkowaniem po elementarnej masie dm, prawda? Czyli sumowanie po m zastępujemy całkowaniem po dm. Tutaj na przykład dla tej bryły, która została narysowana, środek masy jest, jak możemy się spodziewać, w środku symetrii. Jako przykład rozważmy taki przykład, który tutaj jest narysowany. Mamy dwóch astronautów. Jeden ma masę 1,5 raza większą aniżeli drugi astronauta. I oni są połączeni linką, znajdują się w przestrzeni kosmicznej, w której zaniedbujemy wszelkie inne oddziaływania, poza oddziaływaniami między nimi. Wyjściowo oni są tylko połączeni tą nicią, nic się nie dzieje w układzie. I pytanie jest, jaki jest wektor położenia środka masy dla takiego prostego układu? No ze względu na to, że jest to taki układ wzdłuż jednej prostej, nasuwa się taki pomysł, żeby oczywiście wprowadzić oś x w prawo i możemy sobie założyć, że na początku, tam gdzie znajduje się astronauta o większej masie, mamy początek układów współrzędnych, a tam gdzie jest drugi astronauta o mniejszej masie, to jego położenie względem tego wybranego układu współrzędnych jest w odległości L. No i teraz, żeby znaleźć wektor położenia środka masy, to musimy, w tym przypadku to będzie tylko jedna składowa tego wektora położenia, czyli gdzie ten środek masy będzie tutaj na tej prostej łączącej jednego i drugiego astronautę. Musimy skorzystać z definicji wektora położenia środka masy, czyli jak dla jednego wymiaru to będzie masa pierwszej cząstki razy wektor położenia pierwszej cząstki w wybranym układzie. U nas to jest masa pierwszego astronauty razy x, jego położenie jest 0, plus masa drugiego astronauty razy jego położenie dzielone przez sumę mas. No jak wykonamy proste obliczenia, to otrzymamy, że ten środek masy znajduje się właśnie na prostej łączącej dwóch astronautów w odległości 2/5 L od tego astronauty po lewej stronie. Czyli widzimy, że jeżeli już jest układ dwóch cząstek, to nie możemy analizować ruchu tak, jakby to była jedna cząstka. Musimy wziąć pod uwagę, co się będzie działo w tym układzie, jeśli chodzi o właśnie środek masy. Jak teraz analizujemy zagadnienie wtedy, kiedy mamy do czynienia z ciągłym rozkładem masy? Ilustruję właśnie przykład dotyczący cienkiego pręta jednorodnego, który ma długość L. Wyobraźmy sobie, że wprowadzamy układ współrzędnych tak, żeby było nam wygodnie i niech ten układ zaczyna się w miejscu, w którym jest pręt z lewej strony i oś Y i Z odpowiednio, tak jak zwykle w prawoskrętnym układzie współrzędnych. No i teraz załóżmy, że w
parametry tego pręta w kierunku osi Y i Z są pomijalnie małe, czyli możemy założyć, że właściwie to jest taki pręt bardzo cienki, dla którego cała masa jest skupiona na osi X. Jak wówczas policzyć ten środek masy? No, musimy poszatkować cały pręt na elementy. Każdy z tych elementów będzie miał grubość dx. I teraz, żeby policzyć środek masy, będziemy musieli wziąć elementarną masę, czyli taki plasterek o grubości dx, z których każdy z tych plasterków znajduje się w innej odległości od x. I w związku z tym, żeby znaleźć środek masy, będziemy musieli przeprowadzić zamiast sumowania całkowanie po x dx, bo każdy element znajduje się w innej odległości od początku układów współrzędnych. A więc zastanówmy się najpierw, jak wygląda element masy takiego pręta. To jest gęstość pomnożona przez powierzchnię przekroju poprzecznego, czyli płaszczyznę równoległą do yz oraz element o grubości dx. I teraz jeśli pomnożymy obydwie strony równania przez r i podzielimy przez m i pocałkujemy w granicach od 0 do l, to otrzymamy po lewej stronie to, co jest właśnie definicją wektora położenia środka masy. Po prawej stronie zrobiliśmy to samo, czyli jest też całka, jest też podzielone przez m, no i mamy r razy rho razy a razy dx. Wygodniej może zamiast gęstości przypomnieć sobie, czy też wprowadzić tutaj właśnie to, co wynika z definicji gęstości. Gęstość to jest masa przez objętość. Masa pręta duże m, a jego objętość to jest długość razy powierzchnia przekroju poprzecznego a. Jak widzimy, a się skróci i otrzymamy wektor r razy m przez l pod całką i razy dx. I dalej. Jak przypomnimy sobie to, co było mówione w wykładzie 13, jak całkuje się wektor, że w przypadku wektora każdą składową całkujemy osobno, to wówczas wektor R oczywiście ma składowe x, y i z, przy czym y i z są w przybliżeniu równe 0, zgodnie z tym, co założyliśmy, czyli składowa x-owa to będzie to miejsce, ten x, dla którego mamy określony plasterek o grubości dx razy ml oczywiście, to co wynika z poprzedniego równania. Składowa y-owa będzie miała y równe 0 i składowa z-owa będzie miała z równe 0. Czyli otrzymamy następujący wynik, który będzie wiązał się z tym, co wiemy na temat tego, ile wynosi całka z x dx, bo jeśli chodzi o te dwa człony, to one oczywiście będą równe 0. Te dwie składowe wektora położenia będą równe 0 ze względu na te zera, które tu występują. Natomiast ta składowa jest różna od zera. M przez L wyciągniemy przed całkę, bo to jest stała. I w całce zostanie nam całka od 0 do L z x dx. Całka z x dx to jest x kwadrat przez 2 plus oczywiście stała całkowania, która znika wtedy, kiedy pojawiają się granice całkowania, a my tu mamy granicę od 0 do l. Czyli otrzymamy x kwadrat przez 2, całka z x dx to będzie x kwadrat przez 2 w granicy od 0 do l. Dla granicy górnej to jest l kwadrat przez 2 minus to, co w granicy dolnej to jest 0 i w rezultacie otrzymamy następujący wynik. M przez r razy l kwadrat przez 2, 0, 0. Czyli jak uwzględnimy to, że tutaj przed tym wektorem jest 1 nad m, otrzymamy następujące równanie, czyli wektor położenia środka masy to jest wektor, który ma składową x-ową w środku pręta i składową y-ową i z-ową równą 0. Druga zasada dynamiki Newtona dla układu cząstek wygląda następująco. Całkowity pęd układu, jak powiedzieliśmy sobie na początku wykładu, jest równy sumie wektorowej pędów wchodzących w skład, cząstek wchodzących w skład tego układu. A więc zmiana pędu w czasie to będzie dana następującą formułą. Zamiast P stawimy sobie sumę pędów wszystkich cząstek. Oczywiście sumę wektorową, bo pamiętamy, że pęd to wektor. I teraz, korzystając z rachunku różniczkowego, z twierdzeń rachunku różniczkowego, możemy tę sumę przestawić w lewo, ponieważ suma, pochodna z sumy dwóch funkcji jest równa sumie pochodnych.
No i tutaj mamy już po prawej stronie tego równania, tutaj mamy już pędy poszczególnych cząstek. Sumujemy oczywiście po ilości cząstek wchodzących w skład układu. Czyli teraz, jeśli zastanawiamy się nad zmianą pędu pojedynczej cząstki, to ta zmiana pędu jest wywołana występowaniem sił. Ale jeśli mamy układ wielu cząstek, to oprócz sił zewnętrznych, które ja tutaj zapisałam jako siła działająca na i tą cząstkę zewnętrzna, wypadkowa, muszą być siły oddziaływania międzycząsteczkowego, a więc między cząstkami. A więc jeśli mamy taką sytuację, to musimy policzyć, ile wynosi wypadkowa siła zewnętrzna, która działa na poszczególną cząstkę, następnie posumować te siły po wszystkich cząstkach i znaleźć siłę wypadkową. I to jest ta suma, ale oprócz tego musimy wziąć pod uwagę jeszcze siły oddziaływania między cząstkami. Więc jeśli mamy dwie cząstki, to wiemy, że zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, siła, z jaką działa cząstka pierwsza na drugą, jest równa co do wartości tej drugiej sile, tylko o zwrocie przeciwnym. Czyli jak układ traktujemy jako całość, układ dwóch punktów materialnych jako całość, to wtedy oczywiście wypadkowa siła jest równa zero. Na każdą cząstkę w układzie działa siła różna od zera, ale siła, która jest liczona globalnie, jest równa zero. I teraz, jeśli mamy układ wielu cząstek, to zawsze do cząstki pierwszej znajdzie się cząstka druga, trzecia i tak dalej, dla której będzie siła o zwrocie przeciwnym od tej pary. Także parami te siły się zniosą z punktu widzenia całego układu i w związku z tym w tej sumie ta suma będzie równa zero. Tutaj powinno być jeszcze napisane J różne od I, bo pamiętajmy o tym, że oczywiście cząstka sama na siebie nie będzie działała. Czyli w efekcie otrzymamy tylko ten człon, który jest związany z siłami zewnętrznymi. Jak posumujemy po tych wszystkich siłach zewnętrznych działających na wszystkie cząstki, to otrzymamy pewną siłę wypadkową. Oczywiście sumując je zgodnie z regułami, które obowiązują dla wektorów, otrzymamy pewną siłę zewnętrzną. Czyli zobaczmy, jak to wygląda w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z obiektem o rozciągłej masie, jakkolwiek tutaj oczywiście zmiany wielkiej nie będzie. Zamiast tych sum musielibyśmy wtedy wstawić całki. Mamy kulę, która się poruszała po pewnym torze. Ja zakładam, że wektor pędu to jest taka strzałeczka. I teraz taki wektor, który jest oznaczony tutaj przez P. I teraz zakładam, że na ten układ działa pewna siła zewnętrzna, wypadkowa, która jest tą strzałką zieloną oznaczona. I teraz zmiana pędu musi być oczywiście równoległa do tej siły zewnętrznej i to musi być wektor, który będzie co do długości taki sam jak ten wektor siły zewnętrznej. I tutaj jest błąd na rysunku, bo ten wektor, który symbolizuje dp po dt, przepraszam, powinien mieć taką samą długość jak wektor siły zewnętrznej. A więc jeśli podsumujemy to, co mamy na tym rysunku, na tym slajdzie, to możemy powiedzieć, że w inercjalnym układzie odniesienia całkowita zmiana pędu układu cząstek jest proporcjonalna do wypadkowej siły, przepraszam, wypadkowej wszystkich sił zewnętrznych działających na ten układ. I to jest wszystko, co w dzisiejszym wykładzie zostało dla Państwa przygotowane. Dziękuję za uwagę.